Więcej sytuacji mieliśmy my do strzelenia bramek. Udowodniliśmy to jedną bramką, którą strzeliliśmy, ale tak pod moją bramką nie było za dużego zagrożenia. Oczywiście Górnik wygrał dzisiaj spotkanie, należy mi się brawa, ale myślę, że nie był drużyną zdecydowanie lepszą w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że zasłużenie wygrać, chociaż Wisła wiadomo miała na 1-1 ten rzut karny, ale szczęście sprzyja lepszym i zasłużony przypadek. Początek Wisła zaczęła grać piłką, to troszeczkę nas pogoniła, ale później z upływem czasu to spotkanie się wyrównało, później w pierwszej połowie przewaga nasza, dokumentowaliśmy to fajną akcją, popieszyliśmy bramkę. Myślę, że zasłużenie wygrać, chociaż Wisła wiadomo miała na 1-1 ten rzut karny, ale szczęście sprzyja lepszym i zasłużony przypadek. Tych sytuacji tak naprawdę z naszej strony było zdecydowanie więcej niż wskazywałby wynik. Dokładnie, no dzisiaj fajnie zawiązywały się te akcje oskrzydlające, dochodziliśmy do strzałów, także szkoda, że nie wykorzystaliśmy kilku jeszcze dogodnych sytuacji. Ale trzeba też przyznać, że obrona Wisły dzisiaj grała z nami. A to już jest ich problem, tam nie patrzymy na przeciwnika, patrzymy na siebie, jak my gramy dobrze, to na pewno przeciwnik nie jest w stanie nas powstrzymać. Udanie więc zakończyliśmy ten sezon w Zabrzu, fajna pogoda, kibice dopisali, no i świetny rezultat. Rezultat tak, pogoda, wszystko dopisało, także jeszcze sezon się nie zakończył, no tak, na rezultat się zakończył, ale jeszcze został jeden mecz i chcemy go wygrać i zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. Czy to była twoja pierwsza bramka w Górniku w Ekstraklasie? Tak, z tego powodu się cieszę bardzo. Zadedykujesz ją komuś? Najbliższym. Znowu zaczęliśmy drugą połowę, bardzo fajnie, kilka stworzonych sytuacji, rzut karny, no wydawałoby się, że to mógł być punkt zwrotny tego spotkania, no jednak nie udało się wykorzystać. Później jeszcze kilka dogodnych sytuacji, nie udało się zamienić na bramkę, a Górnik wykorzystał swoją szansę ze stałego fragmentu gry i tak się skończył mecz 2-0. Ten wynik tak naprawdę mógł być jeszcze wyższy. Górnik dzisiaj zaprezentował wszystkie swoje atuty w ofensywie. Nie, ja wiem czy wyższy, nie pamiętam już kilka konkretnych sytuacji dla Górnika, natomiast pamiętam wiele sytuacji stworzonych przez nas, także... Oczywiście Górnik wygrał dzisiaj spotkanie, należy mi się brawa, ale myślę, że nie był drużyną zdecydowanie lepszą w dzisiejszym spotkaniu. Łukasz Skorupski i jego świetna obrona też troszkę przeszkodziła wam w osiągnięciu dobrego wyniku. No tak, no tak jak mówiłem, nie udało się wykorzystać rzutu karnego. Bramkarz dobrze się zachował, wybrał odpowiedni róg. I to na pewno był taki znaczący punkt w tym spotkaniu. Problemy kadrowe zadecydowały też o waszej dzisiejszej grze? Nie, bo to jest 20 kilku zawodników w kadrze, by właśnie w takich momentach wchodził następny zawodnik i wypełniał tą lukę. Wisła pierwsze 15 minut na stroje przeważyła, udowodniła to właśnie, że zasłużyła na karnego, no ale postanowiłem trochę go sprowokować, zawodnika z Wisły, no i fajnie, że udało się obronić, potem już po tym karnym to my kontrolowaliśmy grę i właśnie udowodniła to druga strzelona bramka. Bardzo się cieszymy, że gramy kolejny mecz na zero. Mam nadzieję, że pojedziemy do Zagłębia i też również będzie na zero i zdobędziemy 3 oczka. Górnik tym samym nie przegrał w Zabrzu w tym roku. To świetny wynik i świetne zakończenie sezonu w Zabrzu. Myślę, że to jest bardzo fajne, że nie przegrywamy u siebie.
Jedynie co to najgorszy wypadek remisujemy, no ale gramy zawsze o zwycięstwo i o 3 punkty. Na pewno też gra się lepiej, bez takiej presji, o wynik, przy fajnej pogodzie, fajni kibice. Czego chcieć więcej? Tak, kibice są zawsze z nami i właśnie to nam dużo bardzo pomaga. I to gramy właśnie przede wszystkim dla nich. I zawsze staramy się zdobyć 3 punkty i wyjechać ze zwycięstwem, czy to jest u siebie, czy na wyjeździe. Zarówno na stronie oficjalnej, jak i na stronach nieoficjalnych. Ja w imieniu zarządu, w imieniu organizatorów, ale jak również w imieniu piłkarzy składam wszystkim Państwu podziękowania za ten udany w Zabrzu sezon. Górnik zwycięża dziś Wisłę 2-0.